Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku o FL215B 183. Moi drodzy, dostałem taki mail. Cześć Mr. Omen, zaraziłeś mnie manią do gry małą, skromną godzillą. Do tego stopnia, że całą linię zrobiłem, by do niej dojść. No tak naprawdę te linie robi się tylko po to, żeby dojść do godzilli. Nie ma żadnego sensu, żeby robić linię AT. Nie ma innego celu niż właśnie tylko godzilla. Oglądam regularnie twoje filmiki, jak i większość PL youtuberów. Miażdżysz system komentarzem, przez co można sporo nauczyć się, jeśli chodzi o grę. Długo mi zeszło, by zrobić replay, który wyślę. Plik w załączeniu oraz link do replaya na WOT Replays. Jeszcze ciepły. Będę zaszczycony, jeśli pokażesz ten wyciąg na swoim kanale. Nikomu innemu nie wysyłałem. Są soczyste bułki, gdzie byłem pewny, że nie trafię, a tu masz. Także lecimy sobie, zobaczymy powtórkę gracza Born to Rage z klanu AZP. Godzilla, no pierwsze co rzuca się w oczy to fakt, że Godzilla niepomalowana. Także Born to Rage, jeśli faktycznie cenisz sobie mój komentarz, to wiesz, że lubię, kiedy Godzilla jest pomalowana. Także mam nadzieję, że następną bitwę, jaką zagrasz, już będzie w fajnym takim soczystym kamuflażu. I cóż my tutaj mamy? 6 apeków, 6 heszy. Mała gaśnica, to jest ciekawe, tutaj mogą się pojawić podejrzenia, ponieważ zawsze jest tak, że jeśli tylko ktoś zobaczy małą gaśnicę na filmiku, to podejrzewa, że używany jest skrypt aktywujący małą gaśnicę tak jak dużą. Nie oceniam, nie wiem, zakładam, że faktycznie po prostu Born to Rage faktycznie ma taki refleks i po prostu pod czwóreczką bardzo szybko naciska gaśnica, jeśli tylko się zapali. Lecimy sobie, zobaczmy co w tej bitwie, to jeszcze ten mail trochę tam trwa, ale już za dużo by spoilerował, a sam nie chcę za bardzo wam uprzedzać faktów i sam też nie chcę sobie psuć niespodzianki, więc sobie jedziemy, lekko przyspieszę, ponieważ na początku raczej żadnej bułki nie będzie. Przeciwnicy póki się nie zaświecą, to jednak wątpię, żeby cokolwiek tutaj jakaś buła poleciała. I jedziemy, o nawet jeszcze szybciej, żeby nie robić tego kina drogi Godzilla, do najszybszych pojazdów nie należy. Przepuszczamy T32 obok nas. Bardzo dobry gracz tutaj pojechał sobie, bardzo też fajny czołg przy okazji. I jesteśmy już na miejscu, czekamy sobie na pierwszy czołg. Tam coś czasami się faktycznie pojawia, ale trafić to będzie dość trudno. Jest jedna artyleria, ta pozycja, którą teraz mamy, jest dość ryzykowna. Grill bardzo szybko nam zszedł niestety, a my w tym miejscu, w którym teraz stoimy, niestety jesteśmy narażeni na ostrzał od artylerii. Także podejrzamy sobie trochę bliżej, albo jednak nie, i czekamy. Czy ktoś tam się może wychyli? Ferdynand, zobaczcie, nasze dwa grille, już mamy dwóch grillów. Nie wiem, jakim cudem to się udało przeciwnikom tak szybko poskładać nasze dwa topowe czołgi, które przecież kampią w ostatniej linii. Już jest 0 do 3, Skorpion, czyli dwa grille plus Skorpion już zgarażowane. I niestety, o, coś tam stoi, jest typ, typ piąty heavy, tum, 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 bum. No, i 1602, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, muszę przyznać, taką muzykę chciałem odtworzyć z Gwiezdnych Wojen, nie czy pamiętacie ten marsz przy Darth Vaderze. Ale no typ tak właśnie wyjechał, tak, ty piąty heavy, jeps, nie ma go. No, gościu przeżył, szkoda, bo jakby tak dostał z Amorakiem, to byłoby naprawdę przyjemnie, ale bardzo ładny strzał, muszę przyznać. I mamy tak, RHM-a, który za górką, Chariotia, który też za górką, RHM chyba wyjedzie, pokaże kawałek wieży, pokazał, tak jest, 1100, pięknie wciśnięty bułan, już mamy w dwóch strzałach 2700 punktów uszkodzeń i bitwa już może być zaliczona do niezłych, mamy dwa one-shoty, nie zawsze, ostatnio grałem na streamie godzinną, udało się spacyfikować chyba T5-4 za full HP i typa, i przepraszam, i T28 prototype też za full HP i to już tak zawsze, jak takie ładne dwa bułany wejdą po 1500 średnio, to jest taka myśl, ok, bitwa może nie najwyższych lotów, tylko 3000 damage'u, ale 3000 w dwóch strzałach to nawet lepiej niż w najlepszych bitwach GC-kiem. Dobra, 1 do 3, mamy jeszcze kilka heszków, apeki sobie na później zostawiamy, tam jest T34, który chyba teraz będzie cofać, no, będzie cofać, albo może będzie wyjeżdżać, cofa, stój, poleciała, aj, no właśnie, tutaj był błąd niestety. Moim zdaniem Born to Rage popełnił duży błąd, że zaczął ruszać kadłubem, kiedy była prawie pewność, że ten T34 się jednak będzie wycofywać. Choćby, znaczy chociaż i tak, szczerze mówiąc, to mogło nie wejść, bo było go widać niewiele, ale zawsze by jeśli nie łączył, to pewnie by tam weszło za jakieś 500, więc zawsze by to też było więcej. Dobra, T34 chyba nie nauczył się doświadczeniem, które przed chwilą, no po prostu mu życie przemknęło przed oczami i wciąż kombinuje z tym wyjazdem tutaj, także my też czekamy na niego. Świeci nas. Wyjeżdża. Czy ja widziałem to samo co wy?
właśnie się udało zwanshotować A-34 strzałem po wieży? Fuck. Chyba w jakąś po prostu śrubkę trafił, gdzie było 30 mm pancerza. Kasetka bokiem. Witamy się z gąską. Będzie full? Silniczek albo tył wieży. Silniczek, tył wieży, silniczek, tył wieży. No, Palermo, rośnie ci tutaj konkurent, naprawdę, rośnie ci konkurent. 1820, 1500, 1100 i 1602. 1380? Ajajajajaj. Szkoda, szkoda, naprawdę szkoda, ale i tak naprawdę fenomenalnie. 6841 punktów uszkodzeń, 3 fragi. Ten strzał w T-34 i to pocelowanie w dubsko esetki za 1820. Jeszcze takie losowanie w ogóle 1820. What the fuck? Niesamowite naprawdę, niesamowite. 17 do 3. 8 agril. Ok, taranik i chariotir. Ładne dwa strzały, znaczy ładne dwa fragi, szybciutko. Ta zwierzę nas AMX-50-100 niestety, ale chyba nas porobi do końca, ponieważ gdyż ma magazynek. A, coś nie trafiło. Jeszcze może będzie frag, jeszcze. Piąty. Ściskamy. A dobra, może typa jednak weźmie. Dobrze, typ. Aaaa, niestety. No i to jest to, co było w dalszym ciągu maila, czyli niestety, ale rykoszet. Niestety bitwa przegrana, na sam koniec miałem szansę być może wypracować wygraną, ale odbiłem się w kluczowym momencie, co będziesz widział na powtórce. No, raczej byłoby trudno tutaj jeszcze wygrać, no bo nawet gdyby tego typa się udało dobić, to my bylibyśmy na reloadzie, Wutek by skończył T-32, tam jeszcze przy oni mają i T-34 na 2 jarte, ale i tak naprawdę bitwa absolutnie fantastyczna, bardzo ładne zachowanie pod koniec, dwa fragi, grill wzięty na klatę, dobicie chariotira, no tak to w sumie nam trochę spłaszczyło te piękne buły, bo mamy tak 1600, 1500, 1800, a potem 172, 156 i 68, także wyszło tak trochę słabo, ale tak naprawdę bitwa fantastyczna. Bored2Rage napisał jeszcze na koniec maila: miło mi będzie, jak poinformujesz mnie, że przeczytałeś i zobaczyłeś, nawet jeśli nie pojawi się na twoim kanale. Także myślę, że informacją, że obejrzałem i przeczytałem, jest to, że przeczytałem i nagrałem. Także moi drodzy, jak się podobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz, a tymczasem bardzo wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!